Zastanawiałam się, od czego rozpocząć to być może najważniejsze wideo w tym roku. Chociaż oczywiście bardzo trudno określić, które jest ważniejsze, które mniej ważne. Pewnie zależy to od tego, kto słucha. Tymczasem taka marka jest dla mnie bardzo istotna prywatnie, ponieważ 15 grudnia mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 15 grudnia ogłaszam premierę mojej książki Miłość i Moc, bo magia i miecz było zajęte. Ta książka będzie do ściągnięcia z naszej strony Akademia Ducha. Nie wydaję tej książki fizycznie. Jeżeli masz ochotę, wydrukuj ją sobie. Jeżeli masz ochotę dać ją komuś dalej, wydrukuj, zeskanuj, odkseruj, pójdź dalej. Książka jest opowieścią alchemiczną, która uporządkuje w Was całą wiedzę, którą posiadacie na temat magii. Nie dlatego, że zawiera w sobie całą wiedzę. Jedynie dlatego, że zawiera w sobie wibrację, która jest w stanie zawołać wszystkie atomy starej wiedzy w Tobie, w jeden punkt w czasie i w jeden punkt w przestrzeni. Książka oparta jest o moje życie i nie tylko o moje życie. Książka dotyczy historii tego, czym jest bliźniaczy płomień. Wszystko, co w tej książce jest zawarte, zdarzyło się bądź się zdarza. Wszystko, co w tej książce zostało opisane, jest alchemiczną przypowieścią w tym samym czasie. Tak więc wejdź w nią tak głęboko, jak potrafisz. Wejdź w nią tak intensywnie, na ile pozwoli ci Twoja dusza, Twoje własne światło i Twoja intencja. Nie jest to jedynie dzieło literackie, nie jest to opowieść z podróży, jest to rytuał. Rytuał, który toczy się w nas od bardzo długiego czasu, właściwie od początku historii zwanej inkarnacjami. W Tobie będzie się toczył w momencie, kiedy rozpoznasz pierwsze zdanie w tej książce, popłyniesz w głąb kolejnymi, a na samym końcu napis dokonało się będzie o tym, co dokonało się w Tobie, co dokonało się w Twoim życiu i co Ty dzięki tej specjalnej ceremonii ujętej w księgę, możesz zrobić ze sobą, ze swoją rzeczywistością i z tym, co masz w środku swojego serca. Kochani, nie jest przypadkową datą data dzisiejsza. Zapewne wiele z Was domyśla się, dlaczego wybrałam akurat tak magiczny dzień. Mam nadzieję, że zachowacie te informacje dla siebie albo puścicie ją dalej, ponieważ już o to nie dbam. Dbam natomiast o to, ażebyście tę księgę wzięli w siebie tak głęboko, z tak wielką odpowiedzialnością, z jak wielką odpowiedzialnością potraficie brać w siebie i puszczać dalej w świat zaklęcia. Księga opisuje trzy gęstości wiedzy, tak można powiedzieć. Pierwszy tom mówi o naszych żywiołach. Na przykładzie, który znam, na przykłady, na które mam copyrighty, bo mam copyrighty na własny życiorys, opowiadam o tym, w jaki sposób dogadać się ze swoją ziemią, ze swoim powietrzem, ale przede wszystkim, jak może zgodzić się ogień i woda. Drugi tom jest spisany na bazie tego, co dzieje się w czasie rzeczywistym. Jest to tom o teraźniejszości. I tom o teraźniejszości opisuje bardzo szczególny rozkład kart Tarota. Jest przejazdem przez symbolikę i pokazuje, w jaki sposób żyć w świecie, który cały jak okiem sięgnąć, jak każdym innym zmysłem sięgnąć, jest ołtarzem. Ty jesteś zaś rytuałem, który się na nim wydarza. Trzeci tom opisuje przyszłość i opisuje Kybalion. Dzięki temu, że będziesz miał w sobie całość, będziesz wiedział, która wiedza w tobie jest żywa, która wiedza wymaga uzupełnienia, a przede wszystkim to, co ode mnie otrzymasz, to otrzymasz inspirację. I teraz taka moja prośba do Was. Z racji, że żyjemy w świecie, który woła o wzajemność, żyjemy w świecie, który ma w sobie bardzo, bardzo ważną regułę, która mówi o wymianie energii i materii. Jeżeli przeczytacie tę książkę w ramach wymiany energii, napiszcie po prostu, czego nam życzycie. I jeżeli chcecie pójść dalej tą drogą, zróbcie zdjęcie. Takie zdjęcie, które jest opisane w rozdziale Wszystkie jutra. Kochani, mam nadzieję, że ta alchemiczna przypowieść otworzy Wam oczy. Mam nadzieję, a właściwie wiem, że otworzy Wasze serca. I mam nadzieję, że zrobicie z tym najlepsze i najpiękniejsze, co tylko możecie. Kochani, miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. Widzimy się po drugiej stronie tej wiedzy. I jeszcze jedna rzecz. Nowa książka nosi nazwę Inspiryna, inaczej Inspirin, ponieważ ludzie jedzą za dużo aspiryny, mają mnóstwo aspiracji, mało inspiracji. Postanowiłam to naprawić,
ukaże się po polsku i po angielsku, najprawdopodobniej w przyszłym roku. Trzymajcie kciuki. Dzięki.